bo to był pracowity okres, bo wiele rzeczy poza samymi treningami. Było bardzo dużo analiz, bardzo dużo przygotowania materiałów, bardzo dużo spotkań, odpraw, taktycznych rozmów indywidualnych z zawodnikami, ale mam przekonanie i poczucie, że wykorzystaliśmy to w sposób optymalny, maksymalny i ten okres no, przysłuży nam się, co oczywiste, na samych Mistrzostwach Świata. Można powiedzieć tyle, że nie mieliśmy szczęścia w losowaniu, bo no, dostając czwartego koszyka Słowenię, to ten poziom trudności, jeśli chodzi o tą grupę, no, wzrósł wielokrotnie. Także mamy Francuzów, tu nie trzeba nikomu przedstawiać, to mistrzowie olimpijscy i jedna z najlepszych ekip na świecie z całą plejadą wyśmienitych graczy. Zresztą Francja nigdy nie narzekała na dobrobyt, a myślę, że w tym okresie, w którym są, to kontuzja jednego czy dwóch, trzech zawodników nie skutkuje spadkiem jakości, bo za plecami tych powiedzmy pierwszoplanowych są tak samo dobrze wyszkoleni zawodnicy, nie wpływający negatywnie na jakość ich gry. Słoweńcy to zespół, który się odradza pod wodzą Urosza Zormana i też zawsze bardzo groźny, słynący z świetnego szkolenia młodzieży. Ta młodzież okrzepła, ta młodzież dorosła i ona na pewno ma ambicje na coś więcej niż tylko wyjście z grupy. I Arabia Saudyjska, no tu może zespół, który może wydawać się słabszy, ale zespół, który w ostatnim czasie zmienił trenera na wybitną postać, na trenera Pytlika, duńskiego trenera, który wprowadza tam swój system i też na pewno zespół, który w ostatnim czasie poczynił postępy. To myślę, zestaw tych drużyn powoduje, że ta nasza grupa jest jedną z dwóch najsilniejszych podczas tych Mistrzostw Świata. Chcemy zrobić kolejny krok do przodu. Byliśmy na 13. miejscu Mistrzostw Świata, na 12. Mistrzostwach Europy. Chcielibyśmy oczywiście, takim celem myślę jest to, żeby być w dziesiątce. Wiadomo, że ósemka to jest to marzenie, które otworzy nam drzwi do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, czyli ćwierćfinał, mecz w Gdańsku, to jest to miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć. No została już teraz szczegółowo, bardzo szczegółowo przedstawiamy Francuzów. Wcześniej zajmowaliśmy się pozostałymi przeciwnikami z tej rundy i z następnej rundy, więc teraz wszystko jest podporządkowane zespołowi Francji. Wszystkie odprawy, które mamy, dotyczą zarówno zawodników, ich umiejętności gry w ataku, w obronie, silnych, słabych stron, jak i rozwiązań w obronie i w ataku. No i oczywiście trenowanie tych elementów potrzebnych do znalezienia tych punktów, o których wspominam już na treningu, na hali. Mam nadzieję, że taką naszą najsilniejszą stroną będzie obrona. Dużo czasu poświęciliśmy na ten element. Myślę, że w każdym meczu robiliśmy niewielki progres. Teraz już będziemy potrzebowali, żeby ta obrona była monolitem i żebyśmy z tej obrony potrafili korzystać, zdobywając łatwe bramki w kontrze, bo wiadomo, że to jest solą piłki ręcznej i myślę, że jeśli ten element zafunkcjonuje nam na poziomie takim, jak oczekujemy, myślę, że będziemy mogli walczyć z każdym.